Cześć, z tej strony Jaceł i witam Was w Speedzone Podcast. Mam dzisiaj specjalnego gościa, gościa, który na pewno Wam dopomoże, jeżeli umyjecie swoje hanie albo uwalicie płość w swojej Hondzie i będziecie czegoś potrzebowali, a mianowicie mam ze sobą dobrego znajomego. Przedstaw się. Cześć, cześć, jestem Karol, jestem administratorem na grupie Honda Fan Club Polska i moderuję grupę Honda Kupię Sprzedam. Ile to już będzie? Ojej, no ze dwa lata chyba. Coś takiego. Nie pamiętam. To, co cię z hondą połączyło? Ojej, nie wiem, chyba taka od dziecka taka jakaś zajawka do, do tych samochodów. Nie no wiem jo. czemu, może Need for Speed, tak mi się wydaje. No tak, w sumie pewnie Underground 2 tak i pierwszy CB, jak tam się można było wybrać, nie. Oj, tak, poruszyłeś dobry temat. No. Ale kurczę, nie było u nas niestety tego Civika szóstki z B-Serią. O, najgorzej. No kurczę, ale jak ja bym sobie sprowadził takiego dobra, już nikt nie rozumie. N nikt nie wie już o co chodzi. No. W każdym razie, my poznaliśmy się razem z Karolem dzięki e, grupie Celix Del Sol Polska, ponieważ ja zdążyłem kupić sobie Celixa, coś tam potrzebowałem, kiedyś potrzebowaliśmy się coś tam do dowiedzieć, a że znalazł się jakiś kościół, co. Odezwał się w komentarzach, no to napisałem do Karola. A tak, możliwe, że tak było. No, a potem spotkaliśmy się w sumie w dosyć niefortunnym momencie, ponieważ e, z dwa, prawie trzy lata temu miałem wypadek e, samochodem, i potem wziąłem, jak go odprowadziłem pod chatę. Następnego dnia do mnie napisał, czy to mój. Tak, tak. Przejeżdżałem akurat obok i patrzę matko. No, i od tego czasu jakoś tak po prostu zaczęliśmy gadać. Zdążyłem sprzedać Hondę. Zaczęliśmy się potem widzieć na już paru spotach praktycznie i zlotach we Wrocławiu. No, jakoś to nam się kręci śmiesznie. Tak, no jakoś tam się zgadywaliśmy. No, a że jednak Karol ma trochę mocy sprawczej na grupach Hondy, no to w sumie może opowiedzieć też jakieś ciekawe sprawy. Jak to się działo w sumie ze samą grupką, co tam się działo. Ojej, no to tak. Bo ta grupa kiedyś to... Największa grupa w Polsce, a najbardziej, była dosyć... Najbardziej umarniętą grupą w Polsce. W sensie, tak. oj, no jak dołączyłem na tą grupę, to po prostu no, no tam się działo źle, no nie? Tam, tam byli jacyś moderatorzy, którzy nic nie robili. Był administrator, który, jak mówił, nie miał czasu po prostu tam nic zrobić, no nie? Więc napisałem kiedyś do Przemka, od razu, od razu pozdrawiam go I, i napisałem, że po prostu, no, że, że, że mógłbym zająć się tą grupą, no nie? I... No i tak jakoś to wzięło. Dostałem admina i zacząłem tam trochę przesiewać. No i na dzisiaj jest lepiej. Nie jest jeszcze idealnie, bo sami, sami nie mamy czasu za bardzo tej grupy ogarniać, ale, ale no jest lepiej niż było na pewno. Na pewno to jest grupa bardziej pomocna niż kiedyś. Oj tak. Grupa, która też zupełnie wygląda inaczej i dobrze jakby Każda jakoś taka grupa związana z marką wyglądała, a nie tak jak niektóre grupy marek niemieckich choćby. Przepraszam. No oraz też w sumie niemieckich, ale bardziej z kierunku... Można myśleć BMW? No, W każdym razie mamy dzisiaj ciekawy temat ponieważ 2020 już mamy w sumie grubo i praktycznie wiosna już nastała, a już praktycznie u niektórych to może im się wydawać lato, ponieważ już zaraz będziemy widzieli słonko pierwszych motocyklistów, widzimy już bazie, mhm. widzimy jak bardzo zima przyszła i odeszła, tak w jeden dzień. Także Wszyscy ci, którzy trzymali swoje gruzy na wierzchu, a projekty w garażu, zamieniają je miejscami gruzy dobijają albo oddają na a wyciągają swoje piękne umy, umyte, jeszcze pewnie w listopadzie furki wypicowane, albo ewentualnie po swapach zakończone, zakończone projekty. Zakończone, zakończone projekty, no. no. No i będą się udawać na jakieś zloty w tym roku. Będą się udawać na jakieś fajne imprezy. No i chcieliśmy w sumie po... Polecać i generalnie porozejrzeć się za ciekawymi imprezami samochodowymi, które będziemy mieli w tym roku. Mm -hmm. To może ty zaczniesz. No dobra, no to ja w takim razie zacznę. Generalnie y, pierwszy w sumie ze zlotów nie jest jakimś takim stricte z lotem, żebyście nam mogli sobie wziąć i pojechać, pokazać się, aczkolwiek i tak niektóre fajne furki wpuszczają tam do wewnętrznego kręgu, że tak powiem. Jest to Poznań Motorshow, które już w sumie będzie za miesiąc, a konkretnie 26 do 29 marca. Bardzo fajna trzydniowa impreza. Jak byłem w Poznaniu, to na pewno wiązało się to z niesamowitym klimatem. Bardzo fajnym też, generalnie takim zapleczem ludzi, którzy tam się pojawiają. Jest to impreza, na której i tam zobaczycie też jednocześnie youtuberów motoryzacyjnych, i zobaczycie profesjonalnych kierowców. Zobaczycie też ludzi, którzy. Mają tak do czynienia dużo więcej z tymi samochodami, już od lat, z generalnie technikami jazdy. To bardzo fajne to są też pokazy. Zobaczycie też samochody, których, które na przykład dopiero wchodzą w tym roku. Pojawiają się też czasami producenci, którzy pokazują nasze swoje niedawne premiery. Oraz zobaczycie też na pewno niesamowite projekty z Polski i ze świata coś mm, ode mnie No co jest z twojej strony W no, ogóle byłeś na Poznań Motor Show? Nie byłem nigdy na Poznań Motor Show, Ale bardzo bym chciał pojechać może, może w tym roku chociaż, no nie wiem, nie wiem mhm. Zobaczymy Ale dalej mamy w maju Majówkę z BMW Majówka z BMW Ja słyszałem, że to jest, to jest chyba największa impreza, nie? Tak I bardzo chciałem na nią pojechać już w tamtym roku No mhm. i nie pykło Jak z większością spodów w tamtym roku Jakoś tak, nie wiem, Byłeś kiedyś na, na majówce? Nie, ale prawie kiedy pojechałem w tamtym roku Prawie Prawie. Kurde. Ostatecznie. No nie wiem, nie wiem. Tam widziałem jakieś filmy z tego. Wydaje Aha. się być fajną imprezą, no nie? Taką niespatuszoną. Taką niezłą. No jakieś tam upalanie, jak to, jak to z BMW. Fajna Aha. społeczność, wydaje mi się. Fajne to może być spot. No jednak to jest yy, społeczność, która... Dużo bardziej podchodzi w sumie do jakiejś takiej integracji mhm. niż dzielenia się, w sumie jak niektóre, w sumie zloty, które bardziej dzielą na markę, która jest, ma być obok mhm. i na marki, które tylko mogą wjechać. A jednak mają z BMW to bardzo, 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 mi się tak klimatycznie podobała. Jak, jak widziałem, e, widziałem wiele e, filmików, e, widziałem wiele w sumie relacji e, oraz samych ludzi, bo praktycznie pięć ludzi już mi polecało już tę imprezę. No to to jest faktycznie e, impreza z kategorii e, przyjemnych. Mhm. W odbiorze, aczkolwiek nie wiem, to jest jedno, nie ma dwóch? Nie, więcej, na pewno więcej. Mhm. Chyba tak. Wydaje mi się, że dwudniowa? Nie, Jezus, jesteśmy nieprofesjonalni. No cóż, bywa. <grym> Chyba dwudniowa, tak, bo tak. ktoś tam spał. No <grym> i, tak. i tak właśnie. To jest ja też, bym właśnie chciał tak pojechać bardziej po prostu odpocząć, no nie? Tak, jak mhm. na majówkę. Mhm. No zobaczymy. No w sumie majówka, majówka. No właśnie. No, teraz z mojej strony, bo w sumie już potem miesiąc później i w sumie nie tylko miesiąc, bo potem jeszcze w maju i dalej, aż do praktycznie października będziecie mogli się wybrać na VTEC klub Poland, który Cup Poland VTEC Club Cup. Cup Poland bardzo fajną inicjatywę ludzi związanych z społecznością Hondy na której, zanim jeszcze to się nazywało Hon, zanim to się nazywało generalnie Fautek Kapolan, to e, był to dużo bardziej taki zapknięta w sumie impreza, która odbywała się też e, na krzywej, chyba że pomyliłem coś. <grych> e, generalnie zaczyna się od 04:04 -04 w Natorze Łódź. Później kolejne edycje są na torze Modlin, na Motoparku Ułęż, na torze Poznań, na autodromie Jastrząb. I generalnie bardzo ciekawi, bardzo fajni ludzie to robią. I jeżeli macie też swoją Hondę, którą byście chcieli wziąć na trasę, przekarać dobrze, no to możliwe, że i Wy będziecie mogli wziąć udział. Mm -hmm. Oprócz chyba tego toru Poznań, bo tam przecież są teraz. Tam decybelowe ograniczenia i straszna gonka, to nie wiem. Nie no, wiem, jak tam będzie to wyglądać. No słyszałem o tym właśnie, że Poznań się dosyć. To Poznań, który był taki otwarty się zamyka. Na tak, ludzi. Jezu, to jest straszne. Ale to też chyba nie sam Poznań, tylko po prostu ludzie sami mhm. dookoła. Byłem tak. kiedyś, jeździłem raz na Torze Poznań. Ja byłem na Torze Poznań, żeby coś tam oglądać, ale już nie pamiętam w sumie co to było? jeździłem. Ja, ja chciałem powiedzieć jeszcze raz, że ja jeździłem. Jeździłem. Super. Dobrze. Coś tam masz kolejnego? A, tak, o Jesu sekunda. Dalej mamy Herkules. Herkules, ja w ogóle. Weź mi powiedz, gdzie to jest. Bo ja w sumie słyszałem o tym, a w sumie. Nie to nie jest nie wiem, pieskowa nigdy. skała. Pieskowa skała. No, no i znaczy, to jest zlot, którego nie ma. Tak naprawdę. No. Zlot bardziej spot, spot. Ale jest o. tak popularny. N nie jest już. <laughs> Bo już go nie ma. Oficjalnie. No, no dobra, czyli... <laughs> ale w tym roku jeszcze, znaczy w 2019, był jako Herkules Herkules? czy... Był jako Herkules, ale nie odbył się. Aha, tak. Co tam się działo, powiedz? Yy, to, co się dzieje tam co roku. Yy, czyli no, dobra zabawa chyba, po prostu grill. Dobra pogoda, fajne samochody, łąka i ładne, ładne, ładne rejony. Uh -huh. Tam jest super, super klimatyczne miejsce. Też nie byłem, kurde, ale, ale chciałbym, chciałbym pojechać, bo no na jakichś filmach stamtąd, jakichś hafter mówi, no wygląda to ojej. Jeszcze, że to jak pierwszy raz patrzałem na to, to ja byłem pewny, że to jest z zagranicy filmik i że to jest Ty jakaś tak samo. Szwajcaria, czy Tak, coś tak, 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 tak. Niesamowite widoki po prostu. Jest, Jezus, jest, tam jest po prostu świetnie. Ale no, wokół tego spotu też jest. No, i że tak powiem. W sensie, tam jest straszna nagonka. Na, no. na ten spot. No nie. Też może przez to umiejscowienie, bo tam to jest jakiś. Nie wiem, mogę teraz coś palnąć głupiego. Ale to jest jakiś park narodowy? Albo no. coś takiego. coś takiego mocniej chronionego generalnie. I, no, i ten spot jest nigdzie nieogłoszony, nie, nie zgłoszony. No. I, na dziko. I stąd ta, znaczy stąd. Na, na gonka policji ogólnie, no nie? Co roku tam Aha. jest zawsze jest młyn. Mam nawet odnotowane. W tamtym roku, 2019, mundrowi wystawili 87 mandatów, yy, i 6 osób dostało sprawę w sądzie za palenie gumy. <grych> na zlot przyjechało kilkaset samochodów. No ciekawe. Widziałem też na filmach, że tam faktycznie ostro trzepią. No to widziałem też generalnie, że tam tak przyjeżdża sobie jakaś loduwa, przejeżdża potem sobie tak. ładna kijanka, mm. a po chwili jest dupa cicho, nie? Patrzą ludzie i jest tam E46 i upala. Nie, 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 <noise> nie. Po prostu leci, a po chwili już spieprza. Szybko znika. <noise> I Tak, i, i może, może takich upaleczy faktycznie warto byłoby chociaż chociaż pouczyć, ale z tego co widziałem komentarze ludzi, którzy, którzy tam byli, no to oni pisali raczej, że tam było wystawianie mandatów za nie, nie działającą jedną żarówkę, Aha. albo nie wiem jak wiesz, na przykład koleś pisał, we 46 często są takie lampy, nie wiem, aftermarketowe chyba, Aha. takie LEDowe. Z kółeczkami, tak? Nie wiem, nie, a 46 i masz takie po prostu ledowa cała Aha, lampa. No, 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 no. I koleś miał, wiesz, tam tych LEDów jest 100, a on miał trzy spalone. Z takie trzy małe diotki, i za to mu zabrali dowód, no nie? Więc to jest pod przykrywką dbania po prostu o bezpieczeństwo, tam jest ostra mucka ostra mandatów, no nie? Aha. Wrócimy jeszcze generalnie tak. do samej mucki mandatowej na <laughs> różnych imprezach i zlotach. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć o Herkulesie? O Herkulesie? Nie, to już chyba chyba starczy póki co. No to słuchajcie, generalnie potem jest coś takiego jak Sedius D. Impreza driftingowa. Generalnie w maju 23, jak dobrze wiem. I jest to naprawdę duża impreza z sporym ilością stylu, szczególnie narzuconym. Du dużo Dużo trzeba jednak lukować w necie i siedzieć po prostu w obecnym stylu tuningu, żeby w sumie nadążyć za tym, dlatego że tam w sumie praktycznie latają za każdym razem furki na maksa naglebie hmm. absolutnie niepraktyczne i w sumie łamiące wręcz prawa fizyki co do tego, jak powinny. Latać tym bokiem, bo praktycznie ciągle jest. Co prawda, niby po płaskim, ale jednak odbijają się jak ping-pongi. Aczkolwiek imprezy, impreza jest niesamowicie też medialna, tak jak widziałem. I strasznie dobre są za każdym razem filmiki. Jak widziałem, to jest kosmos, i jest to naprawdę jedna z najbardziej stylowych imprez roku. Okej, okay, to teraz ja. Uh -huh. Co my tu mamy dalej? Mam JapFest ale widziałem, że ty masz JapFest też odnotowany. To może tobie, tobie no go dobra. oddam. A teraz damy rejizm we Wrocławiu. Jak najbardziej. Rejsizm teraz będzie w. Bo Ojej. teraz jest przesunięty. Jest przesunięty chyba prawie że dwa miesiące wcześniej. Wcześniej? Tak. Zorganizowany. Okay. Jest zupełnie w połowie roku. Okej, okay, to nie, nie patrzyłem daty. No, ja też jeszcze chyba daty sobie nie zapisałem. E, aczkolwiek e, ja byłem na dwóch poprzednich edycjach. Mm -hmm. Za każdym razem na maksa mi się podoba ta impreza, bo za każdym razem e, wychodzi się z niej po tych trzech dniach i czuję się, że e, nagromadzenie ilości stylu i dobrych projektów jest e, naprawdę... Czymś szczególnym. Po prostu się wychodzi po tych trzech dniach i jak się patrzy na potem wszystkie inne samochody, to za każdym razem znasz, że to po prostu jest aż żal, widzieć zwykły samochód, jeżeli widzisz takie nagromadzenie niesamowitych projektów, niesamowicie czystych, niesamowicie z pomysłami często. Czasami wiadomo, zdarzy się, nie wiem, po siedem Golfów tej samej generacji oh yes. stojących, aczkolwiek y, każdy z nich ma często pomysł na siebie i na pewno jest zrobiony na. Maxa dobrze. Nie spotkałem praktycznie samochodu, który nie zrobiłby na mnie jakiegoś wrażenia, że, że, że patrząc na niego miałbym od razu takiego takie mech. A Aczkolwiek y, bywają też ludzie, którzy w sumie może nie hejtują, ale nie uznają, że racing jest czymś specjalnym. W ogóle w tym roku będzie się nazywał Ultrace. Okay. Y, I no, widziałem, że kontrowersje z tym, że na przykład fake klatki są. Z okay. tym, że auto na przykład jest przywiezione i ono wcale nie jeździ, ono jest zrówno, żeby tylko wyglądało, i ono tam ono zostało wleczone. No ale to jest po części właśnie impreza stensowa. Tam mamy zobaczyć, jak wizualnie się prezentują te samochody jak niesamowicie można je zrobić. A część praktyczną. Co dojrzenia, to pozostawiamy tym, którzy po parkingu upalają tam i naprawdę yy, będąc cały czas ten centymetr nad ziemią, szorując cały czas podwoziem, robią niesamowite rzeczy. Ekipa Maska, Dorimignanti, yy, ludzie z Karswaga, Trzeszu yy, czy pełno innych yy, ekip, jak tam. Przyjeżdża, to jest po prostu niesamowicie. Za każdym razem to też są bardzo fajnie ustawione te tory, tak że jeżeli stoi się na płycie tak stadionowej, to możemy obserwować w dół na. Ten parking, na którym upalają furki, i widać calutki tor. I to jest strasznie fajna atrakcja, żeby wziąć można stamtąd nagrać niesamowite ujęcia, porobić fotki, których nie zrobi się praktycznie nigdzie indziej, bo nigdzie nie ma tak blisko e, tej głównej, jakby trybuny, e, a jednocześnie jest, czuje się po prostu to, że te furki zaraz zjeżdżają do pistopu, one są tam robione, potem po, po, e, na koniec. Na koniec, no, wieczorem, na wieczorem, najwięcej można sobie tam wejść, popatrzeć, pogadać sobie normalnie z ludźmi, którzy e, je upalają. Ja na pewno w tym roku będę, bo nie odpuszczę. Na pewno będzie też jakiś odcinek, taki w sumie rajcyzmowy, a może nawet i jakaś relacja. No super, to może nawet ja się tam załapię. Koniecznie. <laughs> Fajnie by było, kurde, już to dawno się szykuję. No. Fury tam są naprawdę konkret. Bez, bez bym powiedział. Zdecydowanie. No, no i, i nawet ja bym powiedział, że racing często też e, często i gęsto mm, jakoś pcha do przodu e, sam tuning, sam, samą mm, same trendy tuningowe na przyszłe lata. Także mm -hmm. praktycznie jeżeli coś widzisz, to może ci się coś spodobać, coś oryginalnego i zaczyna więcej e, osób e, robić to do swojej furki zakładać zobaczyć że to jest fajne to jest też impreza która właśnie e, ingeruje w pomysły ludzi którzy e, przyjeżdżają z naprawdę daleko bo przecież był na przykład ten gość co przyjechał pasatem z Chin mm. no i z całego świata są projekty więc można zobaczyć zupełnie inne podejścia do samochodów też tak, przeciera szlaki zdecydowanie. Dokładnie. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. To teraz Ty. Aha, bo teraz no. w sumie ja się odbiłem i znowu ja. Ja to mogę dodać coś w sumie bardzo podobnego, bo Next Level. Next Level jest to impreza, która była na autodromie w Pszczółkach. W tym roku odbywała się bardziej pod koniec... A, przepraszam, w tamtym roku, w 2019, odbywała się pod koniec lata i naprawdę niesamowicie stylowa impreza, i nie widziałem jeszcze chyba nigdy takiego nagromadzenia upalania samochodów w jednym miejscu. To jest po prostu ewidentnie, przeżyłem ten moment, w którym. Jak trzy godziny z rzędu latają furki, praktycznie bez, bez ustanku, bez jakiegoś takiego momentu, że, że hej, stoimy i puszczamy na przykład dwóch, teraz przejeżdżają, zobaczymy, czy im się uda, zbieramy punkty. Nie, nie ma czegoś takiego. To jest praktycznie tak, że jadą sobie pary, pary lub trzy lub cztery. Czasami samochody doklejają się do siebie są opuszczane co jakiś czas, żeby po prostu ich tylko nie było za dużo i jest niesamowity e, po prostu taki feeling tego, co tam się dzieje, co, co po prostu e, widzisz. Po prostu masz to uczucie po prostu w pewnym czasie zmęczenia tego, że tam aż tyle się dzieje. Chciałbyś zobaczyć wszystko, ale to nie jest możliwe. Możesz obejść sobie cały tor dookoła praktycznie, z każdego miejsca, jeżeli masz jakiś fajny zoom w aparacie, cykniesz niesamowite fotki upalających furek i nawet poznasz generalnie dużo też ludzi, którzy przyjeżdżają tam i są znani z tych swoich niesamowitych projektów, z tego, że robią, robią co robią, robią. Te imprezy robią swoje projekty, które są potem znane na całym świecie i generalnie nie tylko w, w ludzie z polskim, bo tak samo jak w przypadku Racism, no tam widziałem też ekipy chyba z Holandii, z, z Chorwacji, oczywiście z Niemczech też pełno, i to jest po prostu impreza pełna stylu, która jest chyba najgęstszą imprezą w ciągu roku kalendarzowego. Bardzo polecam. Okej, okay, to może jednak ja Ci ukradnę ten JapFest, bo widzę, że tam masz jeszcze wynotowane, a tak, mi się już kończą pomysły. Ukradnij. No więc ode mnie JapFest. JapFest, już nie, już nie w Legnicy. A mhm. właśnie, gdzie teraz będzie? Tor nie... Poznań. O. No, ciekawy jestem. No to w sumie kawał stąd teraz. No, o, kawałek. No. Bo tak to byłem skuszony na JapFest, ale wtedy jechałem na wakacje i mm. nie wybrałem się na JapFest, bo mówiłem, wybrałem się statecznie do Gdańska. No i potem właśnie na ten next level. No mm. i na JapFest nie pojechałem, a bardzo chciałem, bo był blisko Wrocławia. Tak. A teraz tor, Poznanie. Ja na Jabfestie byłem, kurde, nie wiem, rok, dwa lata temu może? Mm. Coś takiego. I to była też jeszcze chyba zanim, to było trzy lata temu. Bo to było zanim miałem samochód swój. Znaczy, miałem auto, ale nie miałem prawka. Aha. I, i, I to był jeden z pierwszych takich dużych spotów, na którym byłem z kolegą. On już miał prawo jazdy, pojechaliśmy wtedy tam BMW na Japfest <grymne> Także klimatycznie. No i po prostu co tam się dzieje. Coś, coś, coś fajnego. W sensie tam, tam jest atmosfera mega na tym, na tym spocie. Jest taka, czujesz się po prostu z każdym jak kolega, no nie w Zlocie. Co Przepraszam. To tak, to to prawda. I, i jest też ta, ta strefa, gdzie oni tam sobie driftowali. Teraz to nie wiem, jak to będzie rozwiązane, ale była taka strefa, bo to wcześniej była płyta lotniska jakoś, mm -hmm, coś takiego. Tak, tak. I oni sobie tam driftowali. Kurde, no super było na to popatrzeć. Oprócz tego były wszędzie auta powystawiane, była ta scena. Naprawdę było co robić tam. Przez cały dzień naprawdę się, się, się nie nudziłeś. Mm -hmm. Było super. No teraz w Poznaniu nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Ludzie strasznie marudzą na ten Poznań. Ale zobaczymy, no nie? No nie można oceniać zanim, zanim będzie. Dokładnie. Tym bardziej, że ta impreza jest już bardzo rozpromowana i Oj, tak. ludzie z całej Polski jechali na to, z zagranicy też widziałem, mhm. że wiele projektów, nawet naprawdę, naprawdę bardzo dużo projektów. Także, jak widziałem potem po zdjęciach, to często po rejestracjach, to mi się wydawało, że połowa wręcz samochodów jest z zagranicy. Tak, tak, jest dużo. Niesamowity auta. poziom generalnie imprezy naprawdę świetne, świetne furki i świetne, jeżeli chcecie zobaczyć najrzadsze w sumie jdm -y, mm? to w sumie można uderzać właśnie na Jafest. Na Jafest Ale to tak też nie, nie tylko, no nie? Oni mhm. też są fajni dlatego, że wpuszczają tam jednak mimo wszystko samochody po prostu takie, wiesz, jakieś Civica tam uświadczysz, mhm. Delzola, no nie? Jasne, jasne. Możesz znaleźć takie samochody, czego na rysizmie nie ma. Raczej. Hmm. Takie, takie zwyczajne auto po prostu i porobione ładnie. Widać, że zadbane i z jakimś pomysłem, ale niekoniecznie za zawarek pieniędzy. Uh, uh, uh. Takie naprawdę fajne, ciekawe samochody. Znaczy niesamowity Aftermovie na przykład. O tak, te Aftermovie są świetne. Chyba najlepszy film z Aftermovie w ogóle z, mm -hmm. z roku 2019 to był. Oglądałem go 5 razy. Ja tak samo. Był świetny, no? Jest po prostu z zapartym tchem. Tak. I nie tam... pamiętam, kto to robił, ale. Ja też nie wiem. Ale jeżeli wpiszecie sobie. Ja, fest 2019 After movie, no to to jest coś naprawdę warte. Po prostu zobaczenie. Jeżeli po prostu macie tę wielką przyjemność z oglądania dobrze zmontowanego materiału z imprezy, to top. Top światowy after mówi z wszystkich. Dobra, co to mamy dalej? Wiesz co? Kurde, Telefon. Ja mam telefon. Chciałem też generalnie zaprosić ludzi na coś takiego jak Youngtimer Warsa, Ponieważ wszystkie generalnie to tak kontr odbijam w sumie te wszystkie propozycje. E, tym, że po prostu jak mówię, no to to się dzieje albo w Małopolsce, albo to gdzieś jest pod gdzieś tam blisko gór, zakopanego tak. jeszcze i tak dalej. E, potem kolejna impreza mówiłem o tym, że jest nad morzem. Jedna tutaj to jest znowu Wrocław, obok Wrocławia Poznań, a to jest impreza dla Warszawioków. No tak. Young timer Warszaw. Chyba najfajniejsza e, ekipa i tak z. E, z timerowych e, imprez, jaką widziałem, bo za każdym razem są naprawdę niesamowite e, auta, których nie zobaczycie nigdzie praktycznie indziej na ulicach, a one tam po prostu się tam przyjeżdżają, pojawiają się i to jest świetna impreza, impreza, spot w sumie, tak po prostu, ale bardzo fajnie poprowadzony, na którym sobie i coś, i coś zjecie, zobaczycie coś, coś fajnego i wyjdziecie z garścią, z garścią nowych informacji, albo z przybitymi piątkami z ludźmi, którzy mają niesamowite samochody jest to impreza cykliczna aczkolwiek jeszcze chyba na ten rok nie ma jako takich kalendarzy one są na samej na samym peju Young Time Warsaw publikowane i po prostu, zobaczcie sobie, jeżeli jesteście z Warszawy i macie ochotę na pewnie najbli w najbliższym czasie już, bo praktycznie oni nie stopują cały rok. Łącznie teraz z tym, że był jakiś spod Mikołajkowy i jeszcze Bożonarodzeniowy, zdaje się, więc oni tam cały rok jadą. Jeżeli nie możecie się już doczekać, to, to sprawdzacie, jak Timer warsaw. Czyli to jest w, w, w ramach takiego spotu bardziej, a nie tak. wystawy. Tak, to jest okay. tak samo jak na przykład w Wrocławiu jest, e, w, w nie, we Wrocławiu i nie tylko, e, śniadanie Goblota. O kurde, muszę się tam kiedyś wybrać. Wygląda super. Ja nie byłem, niestety, e, aczkolwiek e, prowadzi to też taki jeden człowiek, którego zdążyłem poznać, i <grym> zawziął się do tego niesamowicie po tym, jak e, w sumie myślał, że a zrobi sobie coś takiego, a teraz to jest jedna z naprawdę fajniejszych spotów we Wrocławiu. Tak. Widziałem to gdzieś na, na, na zdjęciach. Dobra, teraz ja. Mi się już skończyły te... Aczkolwiek mam jeszcze jeden spot, zlot, no, ja ale to złap się ramy, że tak powiem. No to łapie się ramy. Wagnysa. Wagnysa, bardzo fajnie, bo, bo to w sumie jest chyba największy spot wagowy w Polsce. Aczkolwiek no. ja nigdy nie byłem, po prostu nie jestem intowagi. wagi. E... Ale no powiedz, coś, coś więcej. No ja byłem. Miałem tą nieprzyjemność bycia tam i mhm. no, wszyscy, wszyscy, wszystkich golfiarzy golfiarze prosimy o opuszczenie tego podcastu w tym momencie, bo będzie grubo. Tak? Po prostu nie wiem, czy widziałeś, jak pisałem na jednej z grup, opisywałem ten zlot? Nie. Matko. To jest... To jest masakra po prostu. To teraz tak kącik hejtowania, ja potem też coś pohejtuję. Tak. I... Matko jedyna. Po prostu wydaje mi się, że największym problemem tego zlotu jest to, że on jest tak, tak rozdmuchany i... i tam nie ma selekcji. Tam wjeżdża każdy. Mhm. I co za tym idzie? Wiadomo, że większa część... No... Bardzo dużo Polaków jeździ Volkswagenami, tak? Więc bardzo dużo tych samochodów to są po prostu albo niezrobione w ogóle auta, Kompletnie seryjne, albo zrobione po prostu tak strasznie i no, oj, no strasznie. I, i no jedynym po prostu. Nie wiem, no... ciężko mi się coś powiedzieć, a teraz o tym zacie ale no nie wiem. Jedynym tam, tam atrakcją, tak naprawdę, z mojego punktu widzenia jest yy, chyba ten Decybel, tam nie wiem, oni po prostu przyjeżdżają golfami, otwierają bagażniki i, od, i odpalają audio i to, i to jest, w sumie to jest straszne. Na imprezach w Kaliszu, czy w Koninie i w sumie innych takich miastach, to w sumie zawsze jest coś takiego. No po prostu wystarczy do tego mieć Decybelomierz i włazisz do auta, yy, puszczasz Calvirem i Explosion. Jezus, i... No, nie wiem, dla mnie to jest rak przepotężny. No to w sumie Wagnesa czymś w sumie szczególnym, poza tym, że jest największym imprezą wagową, to można hmm. powiedzieć coś specjalnego? Nie, ale co prawda hmm. widziałem kilka projektów, które, ja widziałem. które były naprawdę sztosami. Był, byłem dwa lata temu tam i, bo to jest w sumie koło mnie zaraz, ja hmm. mam za 30 kilometrów, no i, i tam był jakiś Volkswagen chyba Passat B5, ale poliftowy hmm. na R-Rajdzie, i po prostu tak grubo zrobiony, no zakochałem się w tym samadzie. Jak nie lubię Volkswagenów, tak po prostu to auto było śliczne i było świetnie zrobione. No ale niestety zasłonięte całą masą beznadziejnych, po prostu beznadziejnych Golfów, BOR, JET, Vent i takich różnych rzeczy i po prostu masa nawalonych ludzi. Skodzinek. Oj, oj Skodzinki. Nie, nie, nie tak dużo było skut wcale wtedy jeszcze. A, Audi? No <laughs> yes. było trochę tych B piątek nieszczęsnych. Było w dieslu. O Jezus, matko, jedyna tam, większość to są diesla. To jest, to jest straszne. Polska. No, no i tam, no nie wiem, no atrakcji tam nie ma specjalnie. Poza piciem, piciem piwa tam nie ma za dużo atrakcji. I A, i jest jezioro, bo to jest w nad jezioro. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że są tam też kolejne imprezy, na której są ładne widoczki. I myślę, że jeżeli jest się tym Wagowiczem i chciałoby się pojechać na taką. Yy, Miejsce, gdzie się odpocznie ze względu na ładne okolice, no to Wagnisa akurat. Tak, polecam zabrać sobie to... jakieś do uszu stopery. Stopery i bierzesz yy, litr wody i... <grym> i się po prostu odnajdziesz fenomenalnie no, bo... w tym środowisku. Nie no, ja tak mocno hejtuję. Na pewno można znajdę, znaleźć tam jakieś fajne fajnych ludzi i fajne, fajne samochody. No niestety ja się zraziłem trochę po tamtym, po tamtym no. razie. Ja szczególnie Wagnysa kojarzę z tym, że faktycznie jest czasami parę projektów, takich, że potem one się pokazują w necie, na Instagramie i tak dalej. Zdjęcia z tego pokazują się, ale faktycznie już jesteś drugą osobą, która mi mówiła, że, że Wagnysa to jest z, po prostu ze względu na taki spęd. Mhm, spęd Januszy, bym powiedział. I sebiksów w golfach. Mhm, no to właśnie, niby to ujmuję. Jeżeli byłaby większa selekcja, aczkolwiek mhm. może to jest. Podyktowane też nie wiem, jak tam w sumie jest cenowo z wejściem. Złotówkę czy tam coś takiego? Co, serio? No. Ja myślę, że to nie wiem. Z... A jak. Piecz, cztery dychy. Nie, nie, tam Aha. po prostu. A to jest bramka, a to jest w ogóle praktycznie nieogrodzone, więc tam możesz sobie wejść bokiem. <laughs> I nie płacisz, więc wiesz. No, i, I zalew po prostu, tam też jest ludzi takich, którzy wzięli dzieci i po prostu sobie. Oni są kompletnie niezwiązani z motoryzacją. Mhm. Po prostu przyszli popatrzeć i. To jest piknik, piknik, Oj tak. No. Jest impreza, bo coś się dzieje, to przyjdzie. O, no dokładnie Aha. coś takiego. Takie dorzynki w Wejherowie no nie? To jest po prostu, w sensie, no, idziesz sobie i są fajni ludzie zajarani niektórzy, a inni no. idzieć taka pani z panem, z dzieckiem i. I i chodzą mi narzeka, o Jezus, jakie to niskie samochody, co, jak tym jeździ się, ma tylko jedy... no i weź przestań, no, no nie da się, na... nie da się tego słuchać, no, dobra, tak. to traja pohejtuję. dawaj. Byłem sobie kiedyś na Low Daily i moim zdaniem to się powinno nazywać Wag Daily, <laughs> e, ponieważ naliczyłem trzy japońskie samochody. Reszta to praktycznie były same wagi. Był tam jakiś jeden włoski pomysł. I mm. był też fajnie zrobiony Opel, jak kojarzę jeden, a reszta to było wagi. I one były zrobione wszystkie tak samo i strasznie <grywka> mi to się nie podobało. Borbet te. <grywka> no, po prostu strasznie generyczność tuningu German-Tuningu. Tak. Nie po prostu nam dobijała, bo to jest praktycznie za każdym razem zrobienie auta na clean. I pokazanie go w jakimś ciekawym, prawda, w ciekawym kolorze, tak żeby na co dzień byś na pewno obejrzał, ale po prostu jeżeli stoi sobie A3, a potem sobie stoi Kadik, a potem kolejny, kolejna to jest Golf i praktycznie trzy są obok siebie, za każdym razem są na BBS-ie, tym samym z po prostu już różną szerokością rantu i on jest po prostu zrobiony na czysto, jest usunięta tylna wycieraczka i to, i to tyle i jest, wlep Standard, jest, jest no. parę wlepek, to 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 nie jest impreza, która jakaś jakoś bym się zachwycił, aczkolwiek z drugiej strony pojawił się też bardzo fajny Datsun na rajdzie na przykład i to też się fajnie, fajnie złożyło, że można było zobaczyć coś takiego. Potem też pogadałem sobie z właścicielem. Eee, poza tym bardzo mili ludzie, tam była też dosółka fajna. Eee, no, eee, ale ale jednak ta generyczność to był najbardziej generyczny zlot. Jednocześnie byłem na lepszych spotach, które na więcej się działo w kwestii e, zmodyfikowanych fur e, niż, niż tam. Mhm. Może teraz się dzieje lepiej. A gdzie to jest organizowane? E, Ostrów Wielkopolski chyba. Ostrów Wielkopolski. Mhm. Albo pod Ostrowym kurczę. Ale to chyba nie pojadę. Ja, jak dostanę jakieś polecenie tego to, to 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 pojadę, a tak to to nie dobra, to i tak moja teraz... tak, kolej... no i mi się skończyły pomysły dobra, ja chciałem w takim razie gorąco zaprosić, nikt mi na zadanie nie zapłacił aczkolwiek e, pozdrawiam kolegę e, Krzysia który jest mocno zaangażowany w to i polecę w lipcu 31. pierwszego karkra... karka... kurde, Krab, kar krap karkap krap karkap 1000. Jest to y, impreza, na której jeżeli jesteś, jeżeli nie słyszeliście, to y, nie wiem, czy jeszcze możecie się zapisać teraz do lutego, czy nie. Ale jeżeli nawet nie, to zainteresujcie się może na przyszły rok, o ile będzie jeszcze organizowane. Ale na Motoperku y, Toruń będzie organizowana y, impreza samochodów kupionych i zmodyfikowanych do 1000 zł. O kurde. W klasie do 1.4 chyba. Jak oni to do będą weryfikować? E, generalnie po stanie samochodu e, umowie kupna-sprzedaży e, i tego, żeby nie wyglądał na więcej niż 1000 zł raczej mm -hmm. e, i średniej wartości na ELX-ie. <laughs> generalnie e, to jest doskonały przykład imprezy, która e, będzie integrowała ludzi, którzy na przykład nie mają w ogóle pieniążków na starty w czymkolwiek, będą chcieli przeżyć niesamowitą przygodę w samochodzie z pewnie przed roku 2000. Jednocześnie z zerowymi jakimiś zabezpieczeniami, więc wszystko będzie dozwolone poza oczywiście zderzaniem się, ale Zobaczyć samochody, których pewnie połowa nie dojedzie ze względów technicznych, i ekipy będą walczyć, to na pewno będzie niezapomniane. Ja mam nadzieję, że się wybiorę. Zapraszam was gorąco. Szukajcie sobie takiego wydarzenia jako CCC 1000. I. No cóż, jak będę coś wiedział więcej, na pewno powiem jeszcze na kolejnym podcaście. Ja się dowiedziałem o tym dzisiaj, na przykład. I zainteresowałeś mnie. No widzisz. Kurde, kiedy to jest? 31-07. Okej. Okay. Ej, możemy sobie kupić jakieś Sejczanty. No, wiem, że są już ekipy, które wzięły i kupiły sobie Autka na początku tego roku z umową na pana Ukraińca albo z umową na pana Mietka. Z, z... To chyba, chyba nie możemy mówić, że tak się z, robi. pod tego. <laughs> I można lecieć, nie? Ej, ciekawe. I, aha, czyli to będzie taki. Co to będzie? To będzie, Boże, taki d trochę, tylko bez zderzania. Tak, to okay. będzie. To, to będzie d na stan samochodu. Z... będziesz widział 320 tysięcy najechane w Seicento oh jeden, jeden i, i będzie się ścigało jeden do kolonezem. 1000 zł no no, może, no spokojnie, myślisz? no, Cinquecento ok, jeden, jeden no nie wiem, tak Bez się problemu mówisz? złomnik dostał za <śmiech> darmo <śmiech> 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 ok, ej, może bym sobie kiedyś pojechał fajnie by było, tylko że to jest Toruń, no nie? tak, obawiam się, że takie auto może nie daje do Torunia Wiem, że jest jakaś też ekipa, która będzie jechała przez popolski chyba. Ojej. Oh, yes. oni, oni odpadną w przedbiegach. Tak. Wiem, że jeszcze jest chyba ktoś, kto pisał, ale nie wiem, czy to w końcu potwierdzone, że będzie jechał na tę imprezę, ale jeszcze się nad tym nie zastanawia, bo kupi samochód na dwa tygodnie przed, przed startem. Bo... Okej, okay, ale zapisywać się mówisz już trzeba, tak? Tak. Kurde, szkoda. Bo nie tak. jestem pewien, jakby dostał z budżetem, ale... A co ciekawe, no mój kolega na przykład teraz sprzedał swojego... Którego znasz zresztą tego kolega? Kiedyś... Jak się poznaliśmy, to on też był wtedy. Uh -huh. e, sprzedał swojego Civic'a piątkę kupę uh -huh. D15B7 za 1100 zł chyba. No to z mój znajomy Aktualnie. na przykład 1.3 to piąteczkę co za 850 zł. No więc da się więc... takie auto kupić. A takie auto może być konkurencyjne bardzo mocno. Jak najbardziej. Z takimi cinkoczędami myślę, że. Uh -huh. Można się zmierzyć z takim czymś. Dokładnie. No, ciekawy, ciekawy pomysł. No. no i w sumie, ja jeszcze. Mam jeden dobry pik fajnej imprezy, którą w takim razie może Ty zaprezentujesz, powiesz przynajmniej. O matko, to jest Raid Barburka. Raid Barburka, 7 grudnia. Był w tamtym roku. E, tak, ale chyba w tym roku też 7 grudnia jest. Chyba, że mnie wyprowadzicie z. W każdym razie. Raid Barburka w grudniu, na koniec akurat roku zawsze niesamowicie e, emocjonujący, e, nie, niesamowicie emocjonująca impreza względu na to, że jest e, bardzo, e, bardzo już wiekowa ta impreza, mająca taką znaczną tradycję, e, szczególnie dla tego regionu, e, za każdym razem będąca e, niesamowita do oglądania e, i też ze względu na tor, który jest Ulicami po prostu miasta, jakimś tam mostem, kręcają się wokół beczek, e, prawdziwych samochodów rajdowych, jest e, niesamowity do samego przeżycia e, takiego małego rajdu. I to jest po prostu chyba najlepsze polecenie, żeby wziąć i udział e, jako ten spectator e, po prostu w rajdzie, który jest ulicami tak blisko nas. Eee, który dzieje się u nas taką tradycją. Mm, uwielbiam sobie oglądać jakieś kompilacje. Ja też za każdym barburki. razem. To potem zaraz po Barburce to wpisuję sobie. Right Barburka. Cyk, cyk, cyk. Tak, Kurczę, tak. co tam się dzieje. Historia ten... jednego zakrętu. O, historia zakrętu też jest dobra. Eee, ale to chyba nie Barburki. W każdym ale razie... No, to chyba to już jest tak Przyjęte, że nawet w, na barburce barubur, na można znaleźć wiesz, kamerę, która ustawiona na jednym miejscu. Film się tak nazywa i po prostu sama odładują. Tak, tak. <gry> Za każdym razem albo beczka, albo coś, znak. Tak. Tylko kilka razy. Ja widziałem też yy, chyba w tamtym roku, jedna z ekip straciła chyba w 3/4 oponę, a i tak w swojej klasie wygrali. I tam niesamowity przejazd. Kierowcy, który zarzucał, e, zarzucał chyba Mitsubishi e, na, na zakrętach na tyle, żeby utrzymywać się cały czas w poślizgu, jadąc na Feldze, e, iskrząc to niesamowicie nie. E, po prostu świetne. Jeżeli nawet nie możecie pojechać, to po prostu wpiszcie sobie Ride Barburka, Best, czy cokolwiek. E, na pewno jest to warta impreza. E, zobaczenia. zobaczenia. A. Może jej się pojawicie. Tak, może ja też się pojawię, chociaż nie wiem. Zobaczymy, jak będę stał w czasie. No dobra, w sumie to chyba wszystkie, jako takie imprezy, które yy, mi przynajmniej przychodzą do głowy i kojarzę jako naprawdę warte zobaczenia. Albo nie warte. <laughs> Albo nie warte. Yy, I mam taki w sumie temat. A propos. Tego, bo jeżeli mówiliśmy już o zlotach, a zahaczyliśmy o spoty, hmm. skąd się biorą takie kontrowersje wokół spotów i tego, że jest to taki temat dosyć nienawistny dla pewnych ludzi, nawet z kręgu motoryzacyjnego, nie? Skąd się bierze w sumie taka zła opinia spotów? Zupier, zupier. No, myślę, że przez, przez ludzi, którzy przyjeżdżają, wiesz. Przyjedzie sobie taki golfikiem w dieslu. <noise> Samochód jest tu nieprzypadkowy. <noise> no po prostu, no ludzie palą gumę, no nie wiem, robią jakieś różne dziwne rzeczy. Nie, hmm. wiem, nie rozumiem w ogóle po co. No nie fajnie, no nie. Ale to też niszczy często takie bardzo, nie wiem, może nie jakieś pamiętne, ale takie w sumie jakieś długie, z długą tradycją spoty, które odbywają hmm. się w jakichś danych miejscach. Które pojawiają się ludzie, którzy pojawiają się tam i kojarzą się między sobą już od lat często, a potem są rozpędzani praktycznie ci ludzie przez policję ze względu na to, że ktoś, kto tam pojawia się nowy, chce się popisać, bo po prostu Ta. ma ten, ten moment, chce mieć te swoje 5 minut. I po prostu o ile tam pierwszy się człowiek pojawi, no to zawsze się jakoś oko przymknie. Bo to na przykład nie jest impreza w dużej miejscowości, po prostu nie jest jakaś taka bardzo medialna impreza, a pojawia się ktoś, kto jednak po prostu uzna, że. A. Tak, wam pokażę. Ta. Z że tego gotowe kormorany. Z tego, o Boże. Z tego też powodu wydaje mi się, że Herkules na przykład nie podają daty, no nie, no bo mhm. nie znajdziesz daty tak łatwo w najcie. Mhm. Żeby po prostu nie było bydła i faktycznie chyba działa. W wiadomo, że znajdą się jakieś półgłówki, ale, ale nie jest to. Wa Przepraszam, nie jest to waknes. <laughs> nie jest to spęd po prostu, Januszy. <laughs> no i. No i też łatwy chyba, łatwy targecik i hajs dla policjantów, no nie z mandacików. Właśnie, dokładnie, bo ja na przykład chciałem przy okazji tego. E Opowiedzieć o takiej dosyć słynnej w mych, wielkopolskich okolicach, e, imprezie, która potem była uznana w gazetach jako wyścigi tuningów. No boże. Generalnie wyścigi tuningów to była impreza organizowana przez pewne takie mniejsze stowarzyszenie z mojej miejscowości, które oczywiście nie nazywało się wyścigami tuningów, ale było tak ogrzegnięte po prostu w prasie. Była to impreza, która skupiała ludzi na takim pewnym parkingu. No, i pewien, pewnego razu ten parking nie wytrzymał na tłoku, a była to impreza robiona co, tak, co impreza, spot, po prostu, który był co dwa, trzy miesiące. No, i pewnego razu ten parking praktycznie pękł. Od ludzi musieli się też przesiedlać na inny parking. Policja zawsze jakoś tam przyjeżdżała i interweniowała z wjazdem, z wyjazdem. No, ale pewnego razu, e, jakoś chyba dla któregoś komendanta, Miarka się przebrała, e, odwaliła mu palma i generalnie zaprosił na imprezę, na którą to nie było coś wielkiego. To jest miasto 30 tysięczne, wypełnia, samo, samochodami wypełnione dwa parkingi, e, i po prostu ludzie, którzy wjeżdżają, wyjeżdżają, przechodzą sobie między tym. Wiadomo, ktoś tam spali kapora przejedzie y, szybciej dźwięk dźwięku trochę y, hałasu narobi gdzieś tam dalej między blokiem, ale w sumie nie dzieje się nic więcej. Tam też nigdy, się nigdy nic nie bił, albo tam nie wiem, nie było pitego alkoholu, że na... W sumie w ogóle nie było chyba pitego alkoholu, bo to 21 ktoś musiał przyjechać tam samochodem jednak, nie? No i... Y, zjechało chyba... 70 jednostek policji z jeszcze okręgu łódzkiego, z Konina i Kalisza, jak dobrze pamiętam. I generalnie zrobił się niesamowity, yy, niesamowite bydło się zrobiło przez samych policjantów, nie? Ja tam wtedy uznałem, że zostawiam samochód. I podjechał po mnie kumpel, wpakowaliśmy się do fokusa i jeździliśmy e, generalnie od punktu A do B. I patrzyliśmy za niebieskimi lampami po prostu, nie? Patrzeć, co się dzieje. Była też taka jedna prosta, dosyć słynna, na której e, duelowali się ludzie. Aczkolwiek e, nie było tam jakieś. Niesamowitych niebezpieczeństw. Nie była też jakaś długa, nie, nie było też tak, że ona się, nie wiem, kończyła y, domem dziecka i, <śm> i, i, i dziećmi biegającymi po podwórku. Tym bardziej, że to już praktycznie nie odbyła. A mimo wszystko ta y, strefa inwestycyjna była zamknięta przez policjantów. Normalnie tam, wiesz, stali sobie na ulicy, nie przepuszczali, mimo że też tam to, to był dojazd do kogoś, kto tam potrzebował faktycznie przejechać. Nie wpuszczali nikogo. Ja to mnie strasznie korciło, żeby wziąć i objechać taką polną dróżką motocyklem sobie od tyłu, żeby zajechać i zobaczyć, co by zrobili, jeżeli bym się tam pojawił od drugiej strony, ale hmm. jeżeli nie, nie, nie przypuszczali nikogo wcześniej, nie. Ale przez policję zrobiło się było straszne wtedy. Łapali wszystkich i tam wpakowywali za e, na przykład luźne. Za luźne akumulatory, nie? które sami na moich oczach wyrywali akumulator z samej tej uprzęży. Masowania, no? I uznawali, że to jest luźny akumulator. Za właśnie spalone diody w światłach ledowych, za niby spalone opony, a znaczy spalone opony, za brak bieżnika, a tak naprawdę po prostu, wiesz, przykurzone z jednej strony i panie, Tyle nie, już pakujemy, tylko dlatego, że kierowcą był kierowca, kto był kierowca BMW. Niesamowite rzeczy, po prostu, które generalnie by się nie śniły pewnie w wielu miastach dużych, że policja może mieć taką siłę i tak bardzo wciskać tym ludziom, ale faktycznie to była po prostu praktycznie przemoc ze strony policji. Generalnie nigdy się potem nie, nie powtórzyła jeszcze ta impreza. Potem była jako legalna w jednej z mniejszych miejscowości zalegalizowana. To faktycznie rozpędziło na maksa. E, aczkolwiek policja dalej została potem bezkarno z wieloma rzeczami. Ale właśnie stąd się wziął e, mniej więcej ten taki zły PR często tych spotów. Z tego, że właśnie e, ludzie nie chcą, którzy, ludzie, którzy mają ciekawe samochody, nie chcą jeździć na nie. Bo boją się tego, że na przykład za właśnie ten wystający rancik, który <śmum> zabija, zabija wszystkich dookoła i nie wiem, obniżone zawieszenie, które po prostu bierze i policjant ci mówi, że nie ma, nie masz, co nie jest fabryczne. Tak, albo światła usdm -y, czy coś takiego. No tak, nie. i po prostu leci ci dowód od razu, masz z tym nieprzyjemności, a to jest na przykład samochód, którym dojeżdżasz do pracy. No, no na przykład. No no. Jakikolwiek by nie był, no to później trzeba jechać i to załatwiać i wiesz, uh -huh. martwić się o to, no nie? no Ale też mówisz, że w dużych miastach, nie, nie wiesz, czy by się takie coś wydarzyło, ale zobacz, jakiś czas temu był. Jakiś czas, To z rok temu to było, był pod Milą we Wrocławiu. Uh -huh. I też była nagonka policji, i zamknęli wszystkie wyjazdy i trzepali każdego jednego i dopiero wypuszczali na nie. Uh -huh. Pamiętam, że wtedy mieliśmy jechać crx właśnie w kilka. Kilka osób, nawet kolega. O Jezus, gdzieś nad nadmorza, już nie pamiętam dokładnie, przyjechał swoim Civicem i jeździliśmy mhm. Delzolami z Przemkiem. Takim, który ma Delzola Turbo, nie wiem, może kojarzysz? No w sumie Taka szara Delzolka. To wiem, kto. No. I, no. I z nimi jeździliśmy. Był też Nissan Silvia. Mhm. Także było ciekawie. I mieliśmy właśnie pojechać na ten lat. No i jak dojeżdżaliśmy już, to, to się okazało, że policja wszystkie wszystkie drogi zablokowała i nie dało się tam dostać praktycznie. No Zresztą nie chcielibyśmy tam się dostać chyba, bo raczej poleciałyby do wody. Mm. Więc zrobiliśmy sobie swój spot na stadionie. Pojechaliśmy po prostu pod stadion i sobie siedzieliśmy. Rozłożyliśmy leżaki mm. i gadaliśmy pod latarnią. Co oczywiście też długo nie trwało, bo posiedzieliśmy z godzinę i ktoś wpadł na... Świetny pomysł, żeby też pojechać sobie na stadion i przyjechała po prostu jakaś BMK E36 rozsypująca się po prostu na części. Daje głowę, że było to 1.6. I po prostu koleś chciał, nie wiem, czy tam był otwarty dyfer, nie mam pojęcia. Po prostu koleś chciał, nie wiem, driftować po tym parkingu, czy coś. Po prostu ta BMW płakała, nie, oni nie dawali rady metra nią ujechać. La, lali, lali olej na opony. No nie, no Olej po prostu na parkingu pod stadionem. No przecież to już są żarty. Olej na opony, ta BMW zdychała, ona w ogóle nie dawała rady. My się śmialiśmy, no po prostu komedia taka, no i za, za ten. I się zawinęliśmy stamtąd, no bo przecież. No przecież wiadomo, że zaraz ktoś przyjedzie i zgarnie. No masakra jakaś, no bydło. Właśnie, takie robienie bydła przez ludzi, którzy zazwyczaj są nie aż tak bardzo into motoryzację, nie są tak bardzo w sumie zgrani z jakimiś tam grupami, z lotami mhm. i tak dalej, tylko ludzi, którzy po prostu kupili samochód, którym chcą się pokazać, tak. no często robią ten właśnie problem. Dlatego zloty... Na których ja, ja na przykład bardzo lubię, jak jest zlot albo impreza, na której trzeba dużo zapłacić za bilet. Stosunkowo, no, na niektórych to może być halo, jak to za, za wejście na nie wiem, 4 godziny na imprezę płacić 80 zł, Rejśizm. No choćby, bo nie ma biletów jednodniowych, ale też choćby na. No, chyba też byłem 2 lata temu na. JDM Poznań, tam też chyba było po 40 zł za, za wjazd, ale mi się bardzo to podobało, bo byli tylko ludzie, którzy byli faktycznie zorientowani mhm. w temacie. Jasne. I to jest zupełnie inne podejście. Tak samo mm, spoty, które e, integrują pewną społeczność, która jest w miarę zamknięta, to też jest dużo inaczej niż, e, niż spoty, które są otwarte dla wszystkich. Tak. No, które są na przykład rozmuchiwane, że, że w pod, nie wiem. Yy, Mi się drewniana jadam. góra, albo nie wiem, często. <grym> Z Częstochowa, z lot, z lot wiosna 2020, nie? I tam przyjeżdżają wszyscy. Nocna i... jazda o pole. Tak. Albo coś tak. Jezu, Jeśli jest coś takiego, to przepraszam, że obrażę. Ale, ale... nocna jazda, cokolwiek, to jest praktycznie. Przypał. To jest przypał na 100%. Praktycznie nie zawsze. Zawsze się ktoś znajdzie, kto, kto będzie uznawał, że ej, ty to z tą to tam się ścignął. Oh, nie? Yes. Zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał odpowiedzieć, że tak, ścignie się z tobą i pojedzie sobie zaraz za miasto, albo nie daj Boże w mieście często, no i lecą tacy, nie? No a zaraz potem, no to może być wypadek, może być cokolwiek takiego, co się yy, zdarzy niechcące a nawet po prostu taki zły PR ze względu na to, że ktoś faktycznie się przestraszy, zadzwoni na policję, no, i zaraz potem ta nocna jazda o pole, i, no, i to, tak, to to tak. No już, Plus już... pożywka dla mediów, bo oni to jeszcze cztery razy bardziej rozmuchają, i matko, i po prostu jest tytuł. Dziewiętnastoletni, nie wiem, wyścigant w BMW uderzył w przystanek. Zobacz zdjęcia, no nie? No. I to jest tak, jeszcze BMW pod, 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 podkreślone. Tak, wiadomo. Dokładnie. I dziewiętnastoletni też, żeby było wiadomo, że szczyl. Tak. I jeszcze generalnie potem doklejają się do tego jeszcze ekolunatycy ze zwykłych, którzy, którzy biorą i mówią, że samochody o jak jakiejś pojemności to w ogóle powinny być zakazane przy, tak. przy, przy zdawaniu prawa jazdy przy, od 18 lat i, i doklejają się do nagonki, która mówi o tym, że, że powinno być coś takiego zakazane i, powin, i znowu policja powinna bardziej ingerować, a mhm. tak naprawdę niekoniecznie, że nie powinna, bo to psuje komuś zabawę, a komuś psuje totalnie y, zwykły wieczór, który miał spędzić sobie i na przykład poznać ludzi, których poznał, tak jak kiedyś spod nas, spotykając się na, y, nie wiem, forum, y, forum Mazdy, nie? Mhm, no. Dokładnie. No ja na przykład właśnie bardzo doceniam takie właśnie spoty konkretnych marek, nawet konkretnych modeli, to jest też fajne. Mhm. Ciekawe, bo na przykład pod narodowym, to się scenikarze spotykają. Dobra. Klub scenika, nie? Okay. Po prostu. Nie, nie mam pojęcia o czym tam w ogóle mogą rozmawiać ludzie, To jest bo... ciekawe, że jest klub samochodu, który jest z założenia rodzinnym dupowozem do niczego. Tak, tak. To jest to bar bardzo ciekawa. ciekawe, niekoniecznie może z założeń, ale bardzo ciekawe z tego, że jednak ingeruje, integruje tych ludzi i faktycznie oni się chcą spotykać. Mnie właśnie bardzo ciekawi, o czym rozmawiają ludzie na spotach scenika nie wiem, jaki fotelik polecają ile, chyba do tego. Ile ziemniaków dzisiaj weszło, nie? O jest. najgorzej. Ale nie, faktycznie te sceniki też nie są jakoś porobione I nie wiem, o czym mi tam mówią. No nie, Zazwyczaj tak. jak, mówię, to, jak, jak to widzę, to po prostu jest naklejka, scenik klub, Polanty, klub Polanty, albo coś takiego, Polanty, coś takiego i, I, i dobry kołpak. No, <laughs> dobry kołpak, pomalowany. E, genera tak. Generalnie z kolei bardzo też fajną grupą spotowiczów to są Spoty jak timerów, to jest mega. Mm -hmm. To jest zazwyczaj generalnie potem wiążące się z jakąś pewną grupą ludzi, którzy znają się zazwyczaj od dłuższego czasu. I faktycznie to praktycznie nie jest nigdy grupa, która jest przypałowa. i tak, zawsze chyba to nie jest tu. w sensie, nie wiem jak to nazwać. Ale no w sumie nigdy nie nigdy, jest to grupa przypałowa. Może Nigdy nie jest ta tak, grupa no. przypałowa. Z tego, że zazwyczaj ci ludzie mają te samochody, które są po prostu Stare i zadbane. Mhm. I tam ludzie integrują się w tym, żeby faktycznie porozmawiać. Nikt nie myśli o tym, żeby jeździć nimi jakoś na w różne sposoby niesamowite. Chociaż na przykład zdarzał się, <laughs> e, zdarzał się też, pamiętam chyba we Wrocławiu e, spot jakichś youngtimerów e, i pojawił się gościu w chyba Skodzie 1300RS, nie? starej, rajd, oklejonej no. rajdowo. Gościus chyba jak. Nie wiem, czy tylko stracił, czy tylko dostał mandat, czy jeszcze stracił prawo jazdy, bo chciał pokazać, że skoda potrafi. Okay. I chciał bączka ukręcić. A akurat byli tajniacy <grymne> O najgorszej. No. Także grupy think Mega. Mega spoty. Mm -hmm. I we Wrocławie chyba kilka nawet na przykład. Nie wiem, ja się nie interesuję takimi ja rzeczami się... za bardzo, bo. Kiedyś nie mam jak nie, nie masz jak No jeszcze trochę. Jeszcze trochę. No, ile ona ma? 25? No, coś koło tego będzie. No to może na te, na niebieskie blachy. Te niebieskie, niebieskie zielone, zielone. Zielone. A co te zielone robią? Właśnie Bo też, ten, też nie, nie, nie poczajam, ale ostatnio. Widzimy. A nie, zielone to są te dla aut elektrycznych. Co? I no, i możesz A sobie nie... wziąć zielone blachy, one nic nie dają. One dają tylko dlatego, że są zielone i po prostu jak w niektórych miejscach możesz jeździć po buspasie, Autem elektrycznym to od razu z daleka widać i pan policjant cię nie zatrzyma, żeby sprawdzić, tylko po prostu widzisz, że masz zielone blachy i możesz. A nie jakaś nowa grupa taka samochodów typu retro, zabytkowych? Nie miała być też jakaś? Oj, oni, mieli, ten... oni mieli dużo pomysłów, ale nie wiem w końcu jak Aha. to jest. No możliwe, że już moje informacje są outdated, ale, ale wiem, że miały być jakieś, jakieś rejestracje specjalne dla jeszcze nie tych zabytków, okay. e, które były do tej pory żółte. Mhm jeszcze jakieś takie, nie przejściowe, nie wiem, 25 czy 30 lat, ale nie musiało być konserwatora zabytku. O, to fajne. No, coś takiego. Mógłbym, mógłbym takie coś mieć. Jeżeli dalej byłaby zniżka na oce... Okay. <laughs> co bym wszystko rejestrował na to, <laughs> jak kiedyś no dlatego, to, dlatego tego już nie ma, nie no. bo przecież ludzie kupowali jakieś gruzy i po prostu rejestrowali jako auta, wiesz, zabytkowe i tam płacili grosze i się no. tym rozbijali, więc średnio to było opłacalne no dokładnie, a szkoda no trochę szkoda, bo praktycznie u nas wtedy było naj... to była najtańsza opcja posiadania gruzy tak, no ja teraz płacę 2000 za ubezpieczenie, o boż no Nie, to, to dużo. No to dużo. No nie, no jak ja kończyłem z Delsolką, to płaciłem 937 zł. A nie, to Delsol 1400 mi wychodzi. a bo mówisz na E36, tak? E36 2000 mhm. i Mercedes 1700. grube kwoty. Jezus, no to jest straszne. Jak sobie to podliczysz, to jest dużo. No dlatego ja na przykład latam na kierownicy. No też można, to najtańszy z... samochód wtedy jest. No, I każdy. No, no dokładnie. Ja, z, wiesz... Biorę, zakładam sobie różowe okulary i myślę, że mam samochód, jaki chcę. Nie potrzebuję tak. nic więcej. Ewentualnie przyjadę się wtedy z, z kumplem, mówię, Ej, daj podtrzymać kierownicę i myślę, że jestem kozakiem. Nie planujesz kupić żadnego auta? Planuję, aczkolwiek myślę, że ubezpieczeniem jest zje, a po drugie Wrocław nie sprzyja mi aż tak bardzo, żeby, Oj, jest żeby mieć samochód. Teraz straszne też strasznie dużo też stref parkowania będzie dodatkowo płatnych lub usuniętych z płatnych i mm. zamienionych na jakieś tam parkingi, które będą obok. No i to mnie nie przekonuje. Myślę, Ale to że... chyba dobrze, bo... Widzę o, co tu się dzieje, wody. to po prostu, mimo że jestem petrolheadem totalnym, to to co się dzieje z tymi autami zaparkowanymi wszędzie, Aha. wszędzie gdzie się da, to po prostu jest jakaś masakra. To prawda. No i myślę, że jak będę faktycznie potrzebował, także potrzebował, potrzebował samochodu, a nie będzie to tylko moim jakimś głupim pomysłem, to wtedy kupię. Mhm. Ale co to będzie, to jeszcze sam pewnie nie wiesz. Wiesz co, jednocześnie to bym chciał tak, uderzyć chciałbym w teren, bo mamy blisko do Czech, okay. więc chciałem kupić Jimny. Okay. Chciałbym kupić je 3 6, bo na <grym> oglądanie się filmik. Bo to jest 36. Tak, na, na siedzę się na, na grupkach, na których widzę, jak ludzie upalają i mi mm -hmm. się zachce nie. A jednocześnie to mam dalej miłość do Hondy i bym Civika kupił. Civika jednak? No szósteczkę na przykład. Ja bym ja piąteczkę jednak. Ja że już za staro jest. Nie no. jest to jest świetne. No, jest świetne, ale jest ciężko dorwać. Oj, zadbane tak. Zadbany jak aktualnie jest. I ceny robią strasznie się wysoki. No właśnie, dokładnie. tyle. Dzięki bardzo, Karol, w takim razie, że wystąpiłeś. Dzięki. i Mogłeś się pojawić, przyjechać do mnie. Ja bym zobaczył twój Tak. <grystanie> Mój gruz Twój w końcu pierwszy gruz Tak. No a ja no bym na na kolejne dobra, Dobra, na razie. Dobra, doleca w takim razie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie. Do zobaczenia. Trzymaj się, Karol. Na razie. Na razie, cześć.